Reset Obywatelski. Dokładnie tak, Reset Obywatelski, dobra pora, minęła godzina 17, Tomek Kąca przed mikrofonem albo kamerą w naszym studiu, a dzisiejszą audycję realizuje Asia, tak więc zapraszamy dzisiaj podróżniczo, przygodowo, a właściwie tak życiowo, dlatego że połączymy się już za chwilę, zobaczymy się z naszym gościem, Michał Fogiel, którego część z Was, drodzy Państwo, na pewno pamiętają przynajmniej, mogliście zobaczyć Michała tydzień temu, natomiast w związku z tym, że Michał był w podróży między gdzieś tam Mongolią a Szwecją, więc no ten internet był po prostu uznaniowy. Natomiast już dzisiaj zrobiliśmy wszystko, żeby żadnych interferencji, żadnych zakłóceń ani problemów technicznych po prostu nie było. Tak więc, drodzy Państwo, no właśnie, nie wiem jak zaanonsować tak naprawdę Michała, czy podróżnik, czy artysta, fotografik, czy po prostu no, przygodowiec. Ale to myślę, że sami sobie odpowiemy, drodzy Państwo, wy usłyszycie odpowiedź na to pytanie od naszego gościa. Tak więc, panie i panowie, jest z nami Michał Fogiel. Cześć Michał, dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. No właśnie, to jak powinienem ciebie zaanonsować? Podróżnik, artysta, fotografik, poeta? Poproszę ciebie o to może. To jest strasznie trudne pytanie. Ja sam siebie nie określam jako fotografik, tym bardziej, ale fotograf. Okej, sorry. Nie, spoko. Po prostu gdzieś tam studiowałem fotografię, robię zdjęcia, wszyscy robimy zdjęcia, więc w sumie wszyscy jesteśmy fotografami tak naprawdę. Ja nie wiem, teraz mi przyszło, jak słyszałem dokładnie, jak mnie anonsujesz, że chyba bym się nazwał wagabundą. Jestem tam w różnych miejscach na świecie, w różnym czasie i robię różne rzeczy w życiu tak naprawdę. A kiedy przemówił do ciebie świat, że tak powiem, kiedy ten, wiesz, zdałeś sobie sprawę, że nie do końca możesz życia jednak w tej długości i szerokości geograficznej? Wiesz co, ostatnio sobie uświadomiłem, że chyba rodzice mi to wpoili, bo w dzieciństwie jeździliśmy z przyczepą kempingową, tak zwaną zapiekanką, do Grecji. Niewiadów słynny. Tak, dokładnie, niewiadów do Grecji. I jak byłem mały, to pamiętam jakieś tam dziwne wyspy, zbieranie, wiesz, małych kamieni z plaży i uświadomiłem sobie, że to chyba wtedy się zaczęło tak naprawdę. I tak samo się to zaczęło z fotografią, bo mój ojciec miał kiedyś praktykę i statyw. Ja z tego statywu robiłem żuraw taki budowlany i budowałem sobie klocki Lego, wiesz. Podróże to chyba przez rodziców tak naprawdę. A kiedy tak świadomie wiedziałeś, że wyruszysz? Ile miałeś lat, kiedy podjąłeś decyzję o pierwszej podróży? Nie dodawajcie wszystkich lat, bo widzę, że mam za dużo. A, no dobra. No. No to mniej więcej czasoprzestrzeń. Jest tak, że długo zwlekałem z podróżą, bo długo się bałem podróży w ogóle. O. Ja bałem się tego skoku w świat. Zawsze mi się wydawało, że nie mam wystarczająco pieniędzy. Też potrzebowałem kogoś, kto by ze mną pojechał, czyli takiego wsparcia. I dopiero jak miałem 28 lat, to był taki moment, kiedy poznałem wtedy moją partnerkę Kamę. I my się jak gdyby to idealnie połączyliśmy, bo i ona chciała wyjechać i się obawiała, i ja chciałem wyjechać i się obawiałem. I po poznaniu jakieś pół roku później już wyruszyliśmy w podróż. A powiedz, a byłeś przygotowany lingwistycznie? No bo jednak wiadomo, w taką podróż oprócz pieniędzy i tak dalej, no warto jednak mieć ten backup w postaci na przykład języka, aczkolwiek sam się na własnej skórze przekonałem, będąc w Korei, że angielski, no były momenty, że nikt w ogóle nie kumał, o co chodzi. Natomiast jak u ciebie w tej kwestii było? Wiesz co, lingwistycznie, angielski tak, znałem. W miarę okej, no nadal wiesz. Trochę może go lepiej z nami popełniam błędy, ale wtedy znałem tak komunikatywnie. Ale co do pieniędzy też nie trzeba mieć, bo jak my wyruszaliśmy, też nie mieliśmy pieniędzy prawie w ogóle. Więc język, no to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba mieć, bo ona ci otworzy wszystkie drzwi.
i tak naprawdę też pomoże ci znaleźć pracę, no, jak się nie ma dużej ilości kasy. No. A powiedz, czy planując, wyruszając w pierwszą podróż, ty miałeś jakiś plan, czy to był po prostu na żywioł kierunek, czy jednak miałeś tam wypunktowane, że docieram tutaj, załatwiam sobie robotę albo coś i tak dalej. Jak to wyglądało tak logistycznie, bo próbuję tak dotrzeć do genezy tego wszystkiego. Wiesz co, to było tak... Jak poznaliśmy się z Kamą, to tak naprawdę po 10 minutach zaczęliśmy gadać o podróży. I to skończyło się długimi debatami, jak to zrobić i gdzie pojechać. I obydwoje, wtedy był popularny film True Grit, nie pamiętam jaki jest polski tytuł, braci Coen, Western, bracia Coen. I nam gdzieś do głowy wpadła Mongolia. Mój przyjaciel też tam robił projekt fotograficzny. Mi się to wszystko skleiło i nagle zaczęliśmy wymyślać, dobra, no to z Polski gdzie? Jak najdalej. A gdzie jest jak najdalej? No to Fidżi, bo brzmi egzotycznie. A co jest po drodze? Mongolia, konie, ten film wszedł w naszą wyobraźnię i wymyśliliśmy, że ruszamy po prostu na Fidżi przez Mongolię, bo tam będziemy jeździli konno. No. Brzmi brawurowo, no ale okej, okay. Wspominasz, że nie mieliście pieniędzy, rozumiem, że to umowne nie mieliście pieniędzy, bo jednak jakieś chyba zaplecze trzeba minimalnie mieć, a jak to wyglądało, ten start, czym wy wyruszyliście, stopem, pociągiem, autobusem, samolotem, jak to wyglądało? Wiesz co, idea była taka, żeby jak najmniej latać. To była podstawowa rzecz. Więc pomysł był taki, żeby ruszyć pociągiem koleją transsyberyjską. Żeby przebić się no do Mongolii, to na pewno koleją transsyberyjską, a później byle czym, aby nie lecieć. Łódki braliśmy pod uwagę. Jakby nasz plan głównie skupiał się na Mongolii, a co będzie później, to zobaczymy. Bo generalnie też no, podróżowaliśmy bardzo długo razem i zawsze mieliśmy tylko szkic, a wszystko, co było pomiędzy, byliśmy super elastyczni, więc w wypadku tej podróży było bardzo podobnie. To były te punkty. Mongolia, konie, Fidżi, plaża. A co będzie po drodze? Czym, jak, to wyjdzie w pranie. I my, żeby w ogóle wyjechać w tą podróż, ja wtedy kończyłem studia fotograficzne w czeskiej Opawie, i jak gdyby no, jako początkujący fotograf w Polsce jesteś w stanie zarobić żenująco, praktycznie nic, a ja byłem jeszcze wtedy asystentem oświetlenia w studio, więc w ogóle ta praca mi w ogóle nie... Tam, wiesz, tak, no, ja na przykład robiłem, zamiast ustawiać światło, robiłem śniadania dla gwiazd. Rzeźbiłem w rzodkiewkach koron, bo gwiazdy potrzebują zjeść dobrze. No więc my sobie wymyśliliśmy, że pojedziemy do Anglii na jakieś 2 miesiące i tam po prostu jakakolwiek praca dla 2 osób i zaoszczędzimy trochę kasy, wrócimy do Polski, wsiądziemy do pociągu i pojedziemy w podróż. I tak zrobiliśmy. Czyli 2 miesiące wystarczyło, żeby zdobyć tę bazę, tak, wyjściową w Anglii. No i wyruszyliście. No dobrze, Michał, ale okej, okay, to powiedz mi, jak wy dotarliście do tej Mongolii? Rzeczywiście koleją transsyberyjską? Jak wy znaleźliście się w Mongolii? Może tak. Słuchaj, no to była taka piękna historia, bo ja wtedy przez pół roku mieszkałem w nowym miejscu, w nowym mieszkaniu, gdzie w końcu przetargałem swój niewielki dobytek życiowy. Wyjazd do Mongolii zbliżał się wielkimi krokami i w dniu wyjazdu i dzień przed pakowałem to wszystko w kartony. I pakowałem to do rana, nie zdążyłem wszystkiego zapakować. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela, powiedziałem mu, stary, jest taka opcja, ja mam pociąg do Mongolii. Jakbyś mógł to znieść na dół do piwnicy i dopakować, to będę ci wdzięczny. Miałem tylko zapakowany plecak, Kama miała czekać na dworcu centralnym. Wsiadłem w jakiś tramwaj w ogóle, który bardzo wolno jechał. Słuchałem, pamiętam, Raya Charlesa kawałek wtedy, I've Got a Woman. Podrugiwałem nogą i tak trochę popędzałem ten tramwaj. Dokładnie, dokładnie. Jak wpadliśmy tym tramwajem do centrum, mój przystanek, wybiegłem. Przebiegłem po prostu przez cały dworzec centralny, dobiegłem do pociągu, widziałem mojego brata, mojego przyjaciela, tam paru znajomych. Powiedziałem cześć i pa. I
Co za historia? Czy to była rzeczywiście ta kolej transsyberyjska? Początek jest taki, że jedziesz z Warszawy do Moskwy i w Moskwie się przesiadasz w kolej transsyberyjską. A mieliście czas na to, żeby po tej Moskwie się posnąć, czy raczej to był szybki tranzyt? Tak, mieliśmy czas się posnąć po Moskwie. Korzystaliśmy wtedy z couchsurfingu, nie wiem, czy jest ci znany. Kompletnie nie. Co to takiego? To jest taka strona, na której masz swój profil. Opisujesz, kim jesteś, co robisz, zainteresowania i zgłaszasz się do ludzi w różnych miastach, czy by ci nie udostępnili kanapy za darmo, że chciałbyś się przenocować. I my z tego skorzystaliśmy w Moskwie. Odpowiedział jakiś surfer, rosyjski surfer, blond włosy. Wydawał się taką osobą, której można zaufać. I zgodziliśmy się, że dobra, zamieszkamy u ciebie na dwie noce. I my u niego, z jego grupką znajomych, bujaliśmy się po Moskwie przez dwa dni. Okazało się, że mieszka w wielkich takich blokach po prostu postkomunistycznych gdzieś na obrzeżach Moskwy. Jego w mieszkaniu olbrzymim, chłopak miał chyba 20 parę lat, były tak, lustra na sufitach, w kuchni rurka jak do tańca na róże, trochę. Generalnie było tak, nie widzieliśmy o co chodzi. Ale okazał się świetną postacią. Później nam zaproponował, czy nie chcielibyśmy, a mieszkał na 8 piętrze, skorzystać z jego sauny, którą ma w łazience, były dodatkowe drzwi, przechodziłeś do sauny takiej drewnianej. Powiedzieliśmy, że nie za bardzo, bo nie, dzięki, innym razem. Wiesz, powiedziałem też, że prąd po prostu wysiada u niego i korki, jak ta sauna. Tym bardziej nie chcieliśmy korzystać. Więc Moskwa to był szybki szpil, jak to mówiam. Takie, wiesz, zwiedzanie. My zawsze, ja też teraz tam sam zwiedzam tak, że nie wybieram sobie, co chcę zobaczyć w Moskwie, ile z żywiołem. Po prostu. Bez żadnego klucza, że tutaj bramy, podwórka czy salony. To, co los przyniesie. No dobrze, czyli dwa dni w Moskwie na tak zwanym przelocie i co dalej? Ta magiczna podróż transsyberyjska. Pytam, sorry, że tak po raz kolejny o to pytam, ale też przy okazji gdzieś taka podróż sama tą koleją, to jest jakieś takie moje marzenie. Przyznam się, że eksploruję ceny, co i jak, ile to kosztuje i bardzo się cieszę, że w końcu zobacz, ty nam o tym opowiesz. No dobra, no to dwa dni minęły, co dalej? Dwa dni minęły i ten, wiesz, wielki dzień, wyjazd, tak naprawdę też bardzo ja czekałem na podróż koleją transsyberyjską, bo z kolei to było dla mnie, nie wiem, czy oglądałeś Darjeeling Train, Wes Andersona taki film. Myślę, że na bank tak, tylko że pewnie pod polskim tytułem, bo jestem niestety taki troszkę niskobudżetowy, jeśli chodzi o języki. Ale rozumiem, że to jest ten film o pociągu, tak? Jakimś coś. Tak. No tam jest taki piękny, staroangielski pociąg, wiesz, wielkie przedziały. Tak, salonki po prostu, ten klimaty, jak rosyjski salon carycy Katarzyny. Tak. Ja miałem to w głowie i od razu też czekałem na tą część podróży, bo wyobrażałem sobie, że w końcu, wiesz, po prostu odpoczyniemy od tego biegu. Tak, politura tutaj, luksus, stuletnia wykładzina drewniana i tak dalej. Tak, wchodzisz do pociągu, szampan w swoim przedziale czeka, przychodzi pani i się pyta, może wódeczki i kawioru. Więc ja miałem taki obraz, bo w ogóle... Zrobiliśmy szaloną rzecz i kupiliśmy sobie bilety w pierwszej klasie. O! Bo mieliśmy taką, wiesz, utyraliśmy się w tej Anglii, przemęczyliśmy w Polsce. Raz się żyje. Dokładnie. Jutra nie ma, jedziemy tak. A powiedz, są duże różnice między pierwszą, drugą, a trzecią albo szóstą klasą, powiedzmy między pierwszą a ostatnią klasą, jak to wygląda? Czy to jest powiedzmy kilkadziesiąt procent, czy kilkakrotnie więcej? Wiesz co, to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o przeżycia na pewno. Bo, no i wygody też, ale te przeżycia są najważniejsze, bo
Ile razy byś nie pojechał koleją transsyberyjską, to w zależności od klasy przeżyjesz cokolwiek innego. Plac Karta to jest, wiesz, otwarty wagon i po prostu ławeczki, ludzie siedzą na tych samych ławeczkach przez 6 dni. Tam się polewa ostro alkoholem. Wiesz, żeby się... zapomnieć. Dokładnie, zapomnieć gdzie się jedzie w ogóle. I tam zupełnie coś innego przeżywasz, jak jesteś zamknięty wiesz, w tym przedziale, w pierwszej klasie, wiesz, dwie osoby. Zupełnie inna bajka. Druga klasa to są już przedziały, gdzie masz 6 osób, czyli tak jak w polskich pociągach, gdzie masz wiesz, te 3 łóżka, 3 łóżka. I jeszcze jest trzecia klasa, gdzie już masz otwarty przedział i masz łóżka po prostu piętrowe w całym wagonie. I tak naprawdę no my chcieliśmy odpocząć, wiesz, mieć czas dla siebie, więc tylko przedział dla 2 osób. I spokój, ale w każdej klasie się działy inne ciekawe rzeczy. Potem poznawaliśmy ludzi w ogóle, że oni przechodzili do Warsa przez nasz wagon i gadaliśmy z tymi ludźmi, więc trochę poznaliśmy dziwnych historii. No właśnie, jak kwestia konsumpcji w takim pociągu, bo ja czytałem, że też jest opcja taka, że na dworcach się wyskakuje i żeby ogarnąć jedzenie. Czy ty wspomniałeś o Warsie ichniejszym, czy wykorzystaliście tylko i wyłącznie z zaplecza pociągowego, że tak powiem, czy też zdarzało wam się wyskoczyć po bułeczki świeżutkie gdzieś tam na trakcie? No, jedzenie, my tak, po pierwsze ja jak się przygotowuję do podróży, to trochę z lenistwa, trochę z braku czasu, nie do końca czytam, co tam na przykład oferuje ta pierwsza klasa. Ja miałem, wiesz, w głowie takie pierwsza klasa, no to na pewno mamy przynajmniej śniadanie, cokolwiek. Napoje, herbatka, kawka. Tak, dokładnie. A wsiadamy do pociągu, wsiadamy do swojego wagonu, a tam masz taką... wielkie naczynie z wodą i 2 kubki. I takie sztuczne kwiatki plastikowe. I się okazuje, że to wszystko, co dostajesz codziennie. Te kwiatki do jedzenia? Do sałatki może, nie wiem. I co? I no my byliśmy przygotowani na tą część mongolską konną, więc mieliśmy ze sobą małą kuchenkę i cały zestaw do gotowania. No ale nie ma sklepów. Więc nie masz co gotować. Właśnie na tych przystankach po drodze możesz wyskoczyć na chwilę, nie wiem, zgarnąć 3-4 rzeczy i sobie próbować coś ugotować. Wars był totalnie poza naszym zasięgiem. Tam chodziliśmy czasami sobie posiedzieć może na jednego szota czegoś, bo ceny były po prostu kosmiczne. Jak w Moskwie. Moskwa jest w ogóle dość drogim miejscem. Więc to raczej pod kątem jakości jedzenia słabo, pod kątem cen ekskluzywnie. Ale za to ciekawie, bo wiesz, właśnie żyrandole, siedzisz i wiesz, czujesz się no, jak król. Wiesz, no tak. Pomyślisz, kto tu siedział pod tym żyrandolem przede mną po prostu. I popijał wódeczkę z barmanem, dokładnie. Więc tak, i tam jest taka opcja, że na każdym przystanku on się zatrzymuje tam paręnaście razy. Są babuszki, czyli babcie, i one podają jedzenie do okien. Czyli wiesz, uchylasz okno, taki drive-thru jak McDonald's. No i tam stoją babcie i wołają, co mają. A nie rozumiesz do końca rosyjskiego, więc bierzesz, co będzie. Więc my się tak stołowaliśmy, że trochę gotowaliśmy, a trochę wiesz, to co babcie nam do okna podniosły. Ale rozumiem, że to jedzenie z outside'u, że tak powiem, outsourcingowe, no już było przystępne, tak, cenowo. Tak, ono było przystępne cenowo, jakościowo różnie. Nie masz tyle czasu, wiesz, tam chwycisz siatkę z jabłkiem i jedziesz z nimi i nie wiesz, czy przeżyjesz. Więc to było takie różnie, ale cenowo tak, one były dostępne totalnie. No. A jeszcze tak technicznie ciebie podpytam, ten wasz przedział. Rozumiem, że on był wyposażony w takie elementarne rzeczy jak prąd, kontakt i tak dalej, to wszystko tam jest. Nie w pierwszej klasie, ani w drugiej, ani w żadnej chyba. Ojeju. Wiesz co? Tam był taki system, że przy toalecie w naszym wagonie uchylało się pod sufitkę, był kontakt.
I tam mogłeś zostawić telefon, który ci się ładował, bo to był jedyny kontakt. Więc musiałeś zaufać wszechświat, zostawić swój sprzęt, który się ładował i później robić swoje rzeczy. Mhm. Więc to jest jedyna opcja. To toaletę masz taką jak w każdym pociągu, czyli na końcu i początku wagonu. Mhm. Do tego masz ten kubek, który dostajesz w przedziale, żeby się polewać wodą z kranu, jak się chcesz wykąpać, bo nie ma prysznica. No i wiesz, tak trochę spartańsko, ale przyjemnie, no. No, jedyne w swoim rodzaju, z tego co wiem. No właśnie, ile jechaliście tym pociągiem w efekcie? Ile dni? Wiesz co, my jechaliśmy 6 dni. Mhm. I to jest tak, że jak jedziesz w miarę pokonywania odległości, strefy czasowe mijasz. Mhm. Więc tam chodzi konduktor i ogłasza, że godzina do przodu. Aha, w sumie... Powiedz, dokumentowałeś tę podróż, bo rozumiem, że widoki za oknem raczej kosmiczne. Tak, widoki przepiękne, to jest niesamowite, bo wiesz, krajobraz podróżuje, a ty siedzisz. Mhm. I to jest ciekawe. Panorama. Dokładnie, to się wszystko wiesz, zmienia. Ja dokumentowałem, zrobiłem taki poklatkowy film krótki. Mogę jakoś później podesłać, może jest link, nie mam pojęcia. Podlinkujemy może w komentarzach pod zapowiedzią na stronie Resetu Obywatelskiego, więc będę wdzięczny za to. Super, super. No właśnie zrobiłem ten film poklatkowy, trochę zdjęć. Ta kolej dla nas była takim i dla mnie była takim momentem odpoczynku, wiesz, trochę tam było dużo fajnych motywów fotograficznych. Ale też to było takie trochę fotografii, trochę odpoczynku, nabrania oddechu, pomyślenia, co dalej. Czyli taki chill, można by powiedzieć, gdzieś tam. Tak, tak, chill w podróży. Chill w podróży. Nam się przydarzyła ciekawa przygoda w tej pierwszej klasie, bo już jak przejeżdżaliśmy przez tą całą Rosję, w ogóle jak mijasz Bajkał, to masz niesamowite, bo nagle czujesz się, jakbyś jechał pociągiem na Helu i widzisz morze, a to jest jezioro. Bo ono się nie kończy, nie widzisz wiesz, horyzontu, piękny widok. I przed samą granicą mongolską, ja miałem w ogóle taki zwyczaj, bo ten nasz przedział tak się zamykał, nie do końca się zamykał. Masz niby zamek, ale on taki jest, wiesz, lichy. I nie wiem, co mi się... bo my, wiesz, mieliśmy sprzęt fotograficzny, jakiegoś kompa, coś tam. No i ja, nie wiem, zapobiegawczo zawsze jeszcze sznurkiem obwiązywałem dwie klamki, tak żeby było trudno rozsunąć. I przydarzyła nam się taka przygoda, że przed samą granicą z Mongolią pociąg staje w polu, no i nie wiadomo o co chodzi. Stoimy długo, no więc może granice, może sprawdzają, czy kontrabandy nikt nie przewozi. I nagle padło hasło, że to był poranek, że w nocy ktoś okradł cały wagon pierwszej klasy, w którym my jedziemy. Generalnie, wiesz, zaczęliśmy gadać z sąsiadami. Okazało się, że sąsiedzi to są Norwegowie. Mhm. Też jacyś Polacy, którzy tam, jakaś para z Polski, która pracowała na platformie wiertniczej, zrobiła sobie podróż życia. I się okazało, że ktoś ich okradł w nocy. Ktoś generalnie okradł całą pierwszą klasę, oprócz naszego przedziału. Który był zasznurowany dzięki twojej zapobiegawczości. Czyli sprawca musiał podróżować tym pociągiem prawdopodobnie, czy raczej piraci. Poznałem tego sprawcę. Nawet. O, kontynuuj. Bo tam podczas tych paru dni podróży ciągle się pojawiał barman z Warsu, wysoki Rosjanin, blond włosy krótkie, tutaj mały taki tatuaż, wiesz. A, cyngwajsik tak zwany po prostu. Dokładnie, złoty ząb i podchodził do mnie i mówi wodka, wodka. A ja mówię, ja student, nie dźwięków. To tyle mu mówiłem. Więc odklepał mnie po ramieniu i szedł dalej. I tak przez parę dni pod rząd mówiłem mu, że jestem studentem i nie mam kasy. I się okazało, że właśnie barman z Warsu na tej granicy rosyjsko-mongolskiej zniknął.
bo ze swoją konkubiną okradli całą pierwszą klasę, okradli cały wars łącznie z sejfem i w trakcie podróży wyskoczyli z pociągu. Jezu, po prostu. Co za historia. A skąd było wiadomo, że to oni? No bo co, później zrobiło się głośno, tak? Rozumiem, że afera, sensacja, no i kto za to odpowie i tak dalej. Ale historia, w biegu wyskoczyli z pociągu. No dokładnie, dokładnie. W trakcie jazdy. No właśnie, a skakałeś kiedyś z pociągu? Tak z ciekawości spytam, w czasie jazdy? Nie, nie skakałem. A ja muszę zaszpanować tutaj, mam nadzieję, chociaż minimalnie skoczyłem i dwa żebra sobie złamałem, gdyż jestem ofiarą właśnie tych skoków z pociągu, bo zawsze przecież na filmach przygotowych się skacze z pociągu, no ale jakoś ja na podkłady tak mnie rzuciło i to nie było wcale takie fajne. No ale to taka drobna dygresja. No dobra, Michał, gdzie wysiedliście? Bo tutaj cały czas są komentarze pod naszym filmem i właśnie Robert Jakub pyta, gdzie kończyliście podróż? Jeśli chodzi o kolej transsyberyjską. Z koleją transsyberyjską jest tak, to też jest jeszcze ważna rzecz, że my myśleliśmy, że po drodze można będzie wysiadać. Wiesz, że wysiadasz na jakimś przystanku gdzieś po drodze, zostajesz, czekasz na następny pociąg i jedziesz dalej. Ale nie wtedy, nie wiem jak jest teraz, wtedy tego nie można było robić. Więc jak kupowałeś bilet Moskwa-Ulan-Batar w Mongolii, to jechałeś całą trasę. Mhm. Więc my dojechaliśmy do stolicy Mongolii, do Ulan-Batar, no właśnie bez wysiadania. No tam po drodze wiesz, były piękne jakieś przemysłowe miasta, no ten Bajkał był boski. No ale niestety to był taki bilet, że wiesz, od A do B. Mhm. Więc... My wysiedliśmy w stolicy Mongolii. No. Mówisz Ulan-Bator, a nie wiem, cały czas w pamięci u nas jest Ulan-Bator. Nie wiem dlaczego, czy to jest jakieś przejęzyczenie, czy tak powinniśmy mówić właśnie. Chyba z angielskiego, nie wiem. Wiesz, tak. Bator. Tak i tak, to jest stolica Mongolii. Okej, okay, tego się trzymajmy. No i jak wrażenia? Wysiadacie w Mongolii, inny świat, inny, no i co tam się... No właśnie, pamiętasz te pierwsze chwile, pierwsze wrażenia? No bo chyba jest coś takiego, że kiedy wysiadasz, no to wiesz, odbierasz to feng shui, czy tam ten cały wszechświat w 100%. Pamiętasz te chwile? Wiesz co, pamiętam, znaczy pamiętam, już Moskwa była dla mnie dziwna, bo nigdy nie byłem w Moskwie, miałem jakieś tam wyobrażenie, ale jak przyjechałem do Ulan-Bator, to taki miałem poczucie, bo to jest bardzo takie, to jest postkomunistyczne miasto, wiesz, ta zabudowa, to są bloki, no wszystko jest takie surowe, siermiężne. I Mongołowie też mają zupełnie inną aparycję, więc masz nagle poczucie, że jesteś w Oriencie. Mhm. Wszystko jest ciekawe, ludzie, no, nie ma tam zbyt dużo kolorów, wszyscy są ubrani, wiesz, jako taka masa, która tam gdzieś przemyka, jacyś tam przemytnicy pewnie, wiesz, to wszystko jest jakiś taki dziwny, nieznany świat, w którym się nagle budzisz, bo wysiadasz z pociągu i się budzisz, wiesz, tak jakbyś w domu się obudził i nagle wyszedł z mieszkania, a tam bam. Ulan-Bator. Więc bo to tak w pociągu to tak wiesz, między innymi. Więc te pierwsze wrażenie było takie, no, zaczyna się przygoda. O, może coś takiego. Najlepiej. I oczywiście po angielsku nie dogadasz się za bardzo. Więc tam mój taki bardzo podstawowy rosyjski pomagał, ale bardzo podstawowy. Więc. Rozumiem, że wy z waszymi europejskimi cechami, że tak powiem, no, przyciągaliście uwagę, byliście takim właśnie, wiesz, punktem, o kurczę, zobacz, Johnny Depp. Tak, tak, czekaj, David Beckham to było jedno, ale nie wiem dlaczego. A drugie też fajne było w jakiejś takiej małej mikrowiosce w Mongolii, ktoś podchodzi i mówi tak, Jezus. Ja mówię, ale ja? Jezus! I tak i zaczęli sobie robić z nami foty.
Czy jakąś można było strukturę od razu ogarnąć, wiesz, i jakąś sekcję, znaczy sektę, po prostu już tam, wiesz, ustaweczka. No dobrze, ile, co było dalej? Bo jesteśmy w Ułan-Bator, tak sobie pomyślałem, że tutaj jest w ogóle taki fajny polski łącznik, bo Ułan to jednak też w naszym słownictwie, w naszej kulturze przecież bardzo poważna postać, ułańska fantazja, no kurczę, to ja nie wiem, czy Mongołowie znają to powiedzenie, szczególnie w stolicy. No ale dobra, no wysiedliście, co dalej? Do hotelu, czy od razu po prostu przed siebie? Wiesz co, no tak, my w hotelach rzadko mieszkaliśmy w ogóle. W cudzysłowie miałem na myśli hotel, chodzi mi o jakby bezpieczny nocleg, o, po prostu. Dokładnie, bezpieczny nocleg. Właśnie też skorzystaliśmy z couchsurfingu. W Mongolii. Tak, tak, tak. Tam jest bardzo mało osób na tym portalu. No ale ktoś się odezwał, nauczycielka angielskiego, komunikacja po angielsku. Więc my ten pierwszy nocleg mieliśmy umówiony u niej i się umówiliśmy u niej w szkole językowej. Więc wiesz, z dworca, chwilę tam oglądania miasta, no i idziemy do naszego kontaktu, gdzie mamy mieszkać, bo ani się nie zesmsujesz, ani nie napiszesz, no tak. Nic, nie masz internetu, nie masz nic, wiesz, że musisz tam iść i tam ktoś na ciebie będzie czekał. Więc przywitała nas anglistka morska, takim, wiesz, po prostu wylewnym, dobrze, że jesteście, witajcie w Mongolii, słuchajcie, będziecie, nie mieszkali u mnie, u mojego znajomego. A my tak, okej, dobrze. No, tak. Coraz lepiej. Tak, może być, dobra, ciekawe co dalej, wiesz, zastanawialiśmy się, czy ten znajomy, nie wiem, jaką jest osobą, czy jest, no bo to jest trochę tak, jakbyś coś kupował przez, inaczej, no jakby masz profil osoby, u której będziesz mieszkał, więc ją trochę znasz, a tutaj nagle ktoś mówi, będziesz mieszkał u mojego znajomego w takiej niebezpiecznej dzielnicy. Na prasce. Dokładnie. Więc ona nas tam odprowadziła. Okazało się, że to jest, wiesz, nowo wybudowany blok na takich obrzeżach Ułan-Bator. Na facet z żoną i dwójką dzieci mieszka tam na, wiesz, jakimś wysokim piętrze. To jest totalnie normalna rodzina mongolska, nas przyjęła. Ale czekaj, bo tam była jeszcze jedna historia, że jedną noc spędziliśmy i to chyba pomiędzy mongolską rodziną u jakiejś jej kuzyna na podłodze z jakąś... Nie, była jakaś taka pomiędzy historia, że wiesz, że wylądowaliśmy w innym zupełnie loku. Dopiero noc później wylądowaliśmy u rodziny, bo to tak było. Nie, no nieważne, ale wiesz, ale trafiliśmy no, pod strzechę takiej naprawdę bardzo fajnej, miłej rodziny. Gadaliście z nimi? Była jakiś pomost komunikacyjny? Tak, no właśnie on chyba uczył się w tej szkole angielskiego, więc wiesz, tam taki łamany angielski, łamany rosyjski, trochę rysunków na papierze, się dogadaliśmy, niestety. Ale chęć tutaj porozumiewania się jednak, tutaj to co mówisz, że to jest taki dowód, że jeżeli ludzie chcą się dogadać, to chyba zawsze znajdą jakiś tam sposób. Czy przyjęli was konsumpcją jakąś, tradycyjną kolacją, czy raczej macie tu miejscówkę, jutro się widzimy na śniadanku? No wiesz co, po pierwsze, to inaczej, a propos komunikacji z innymi ludźmi w podróży, to jest tak, że są ludzie, którzy chcą, są otwarci na komunikację i są ludzie, którzy totalnie no, nie są otwarci, więc się nigdy nie dogadasz. A są tacy, którzy nie znasz tego samego języka i zrobisz wszystko. Później ci opowiem, jak się coś stało z koniami naszymi, bo tam komunikowaliśmy się z kimś rysując. Więc to jest inna historia. Oni byli, Mongołowie w ogóle są super gościnni. Tam jest taka zasada, że wiesz, jako no, ludy nomadyczne, więc tam ci ludzie się, wiesz, gdzieś tam spotykają po drodze i jak zajeżdżasz do jakiejś jurty, to jesteś no, przyjmowany jak król. Nawet jak mieszkasz w mieście, to masz, wiesz, kolacja, rozmowy, alkohol. Pięknie. Bardzo cię miło goszczą. Tylko jest jedna zasada. Jedną noc.
Ekstra z drugiej strony, fajna zasada, bo chyba każdy z nas na własnej skórze ćwiczył te sytuacje, że fajnie, gość przyjeżdża, pierwsza noc, fajnie, prywatka, druga już może trochę mniej, a dziewiąta to już na zasadzie, świetna zasada, ale powiedz, to jest taka niepisana zasada, czy ktoś was w ogóle poinformował o tym, że tak to właśnie wygląda, czy teraz z perspektywy czasu to wiesz? Wiesz co, nikt nam o tym nie powiedział, ale z perspektywy czasu się tego nauczyliśmy, że to jest tak, że jest ta, jedna noc, jesteś naszym naprawdę gościem takim na wypasie. I z tą rodziną było śmiesznie, bo my nie planowaliśmy zbyt dużo, więc rano się obudziliśmy i ojciec rodziny wziął nas do stołu, wziął kartkę, długopis i mówi tak: to o 10 jedziemy zobaczyć to. O 10:30 wyruszamy zobaczyć to. A my tam, wiesz, zmęczeni podróżą, tutaj dokładnie, zmęczeni podróżą, chcieliśmy naprawdę podoświadczać bez jakiegoś takiego harmonogramu tego miasta, wpadliśmy w wycieczkę zorganizowaną, która była super, wiesz, to jest, mega im dziękujemy, bo to było piękne, też trudno było odmówić. No ale wiesz, samochodem nas obwozili, widzieliśmy ten olbrzymi pomnik Genghis Khana pod Ulan Bator. Wiele takich smaczków, no wiesz, ta rodzina nas wprowadziła tak trochę od zaplecza. Więc to było super. Zazdroszczę, Genghis Khan, Akademia Genghis Khana. Przyznam się, że znam człowieka, który ukończył tę uczelnię medyczną gigantyczną i jest w ogóle na wyciągnięcie nerki. No dobrze, Michał, bo patrzę, przyznam się, że mieliśmy robić przerwy muzyczne co 15 minut, właśnie minęło 40 minut, tak więc ta podróż widzę, że jedzie. Zróbmy może mały muzyczny oddech, a ja też przypomnę i poproszę Asię, że mamy zdjęcia dokumentujące fragmenty twoich przygód, tak więc może po przerwie muzycznej też poprosimy, żeby te zdjęcia się objawiły, jeżeli nie masz, Michał, nic przeciwko. Miłą chęcią zobaczmy zdjęcia po przerwie. No dobrze, to zróbmy przerwę, jesteśmy w Ulan Bator, no i pędzimy później dalej, stepy mongolskie, podobno 100 kilometrów widoczności mają, ale to ja cię spytam później o to. No dobrze, Michał Fogiel jest naszym gościem, Reset Obywatelski, dobra pora, poprosimy o muzykę. Wszyscy wierzymy w ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zapiera nieznany świat. Dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zabiera nieznany świat. Nieznany świat.
Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, czyli Radio Konca, a dzisiaj naszym gościem jest Michał Fogiel, z którym rozmawiamy o być może podróży życia, a może po prostu o stylu życia. Jesteśmy w Mongolii, dotarliśmy wraz z naszym gościem koleją transsyberyjską do Ulan-Bator, no i już udało się, no i lecimy dalej, drogi Michale. No co tam się dalej wydarzyło do momentu, kiedy znaleźliście nowy środek transportu? Wiesz co, to jest trochę tak, że idea była posiadanie koni, więc wiesz, nagle trafiasz do obcego miasta i teraz kup se konia, pan. A pytanie jeszcze zanim, jeździłeś konno wcześniej? Nie. To znaczy w dzieciństwie, wiesz, rodzice mnie zabrali trzy razy na lążę gdzieś tam w Stegnie, aha, może. Aha. Mój koń się nazywał Twix i był narowisty i go nie lubiłem. To moje doświadczenie konne. Kama miała podobnie, więc obydwoje, wiesz, po prostu no, nie potrafiliśmy do końca jeździć konno. Mieliśmy jakieś pojęcie ogólne. No to grubo. Ja w Anglii, jak jeszcze wiesz, pracowaliśmy, chodziłem na takie targi, na takie małe targi, wiesz, wyprzedaż garażowa. Tak, tak. I kupiłem taki wielki korkociąg, taki korkociąg półmetrowy i pomyślałem, on za funta, że przyda się może konia, wiesz, do tego będę przyczepiał. I zabrałem to ze sobą. Jako jedyny gadżet do jazdy konnej, jaki miałem. Co się potem okazało, że jak już zdobyliśmy te konie, to Mongołowie na mnie patrzyli na zasadzie, aha, dziwny człowiek z zachodu z korkociągiem, a po co? Bo oni używają, wiesz, takich prętów stalowych z oczkiem, tym przyczepiasz konia na stepie, wiesz, wbijasz to w ziemię i tak go tam, wiesz, utrzymujesz w dystansie. Więc no, naszym celem było, wiesz, poszliśmy na targ, ten jest taki, nie wiem, jak on się nazywa, ale jest taki bardzo znany targ. No i chodziliśmy od stoiska do stoiska i mówiliśmy, że no, chcielibyśmy... Konia kupię. Dokładnie. Konia kupię, poproszę konia. I okazało się, że to jest dość, nie jest takie łatwe tak naprawdę. Przez przypadek, wiesz, to nam zajęło 2 tygodnie, żeby w ogóle ogarnąć kolejny transport, czyli te konie, które są teraz na zdjęciach. Zaraz opowiem o ich imionach, bo też mają ładne imiona. I okazało się, że Kamy koleżanka wyszła za Mongoła, który ma wujka w Mongolii. I nagle masz połączenie takie, masz kogoś, masz rodzinę, przyszywaną rodzinę. Więc okazało się, że wujek mieszka 100 tam ileś kilometrów od Ulan-Bator. Dzwoniliśmy się z nimi, opowiadamy historię, że chcemy konie. I on powiedział, że pomoże nam to ogarnąć, bo w Ulan-Bator możesz kupić konia. Nam, wiesz, oferuje, w końcu na tym targu znaleźliśmy kogoś, ale $1000. Za sztukę, za jednego konika, tak? Czy za komplet, czyli za parę? Za konia. I opcja jest taka, że nasz budżet z Polski na Fidżi to był $1000. Więc powiedzieliśmy, że poczekamy, wiesz, gdyby na razie nie bierzemy tego konia, no i później trafił się wujek, z którym się skontaktowaliśmy i on powiedział, przyjedźcie do mnie. Więc wiesz, po tych wytężonych 2 tygodniach poszukiwania konia w mieście, no wyruszyliśmy w podróż. Tam jeszcze jest jedna piękna, fajna przygoda z tym miastem, a mianowicie taka, ona też dzisiaj stoi zaraz na zdjęciach, to później przeskoczymy jakiś slajd. W pewnym momencie, mieszkając w tym mieście, wiesz, byliśmy zmęczeni tym, że no dobra, gdzie jest ta przygoda? No mieszkamy po prostu w blokowisku. Więc chcieliśmy zaznać natury i postanowiliśmy, to miasto otaczają takie wzgórza piękne. I postanowiliśmy, że dobra, no bierzemy nasz majdan, te namioty, no i pójdziemy na wzgórza. A może za wzgórzem jest coś fajnego. I opcja była taka, że wiesz, wychodzimy tam, nie braliśmy żadnych trolejbusów, tramwaj, nie tramwaj, tylko autobusów, tylko na piechotę, po prostu główną drogą wyjazdową.
Wychodzimy z miasta, obraliśmy sobie azymut, to wzgórze. Po drodze się pokłóciliśmy, więc generalnie burza, jeszcze burza nadciągała, taka z piorunami, więc generalnie Armagedon. Wdrapaliśmy się pokłóceni na to wzgórze, rozbiliśmy namiot i w takiej niemiłej atmosferze poszliśmy spać. Burza szalała, namiot prawie nam wyrwało. Budzimy się rano, burza między nami przeszła, na zewnątrz również. Patrzymy, wiesz, z dystansu, ze wzgórza na miasto, a po lewej stronie jest taka mała dolina. No i olbrzymi płot, kamery, ochroniarze i coś innego. Więc no jakby zaakceptowaliśmy naszych nowych sąsiadów, bo tam zostaliśmy dwa dni. Wróciliśmy do miasta i co się okazało, że rozbiliśmy namiot nad rezydencją prezydenta. Ten płot z kamerami i to wszystko, to była rezydencja prezydenta i tam jakieś notabli, zrobiło takie wielkie osiedle, a my wiesz, nad nimi w namiocie tam nago ganialiśmy i robiliśmy sobie jakieś zdjęcia polaroidami, cokolwiek, wiesz, jakieś dziwne takie przygody. No właśnie przy Pałacu Prezydenckim, więc tak to się skończyło. Teraz mogę ci pokazać, właśnie tu było jedno zdjęcie. Mm-hmm. Ja muszę sobie przejrzeć. Moglibyśmy iść na slajd numer 3. Dokładnie, to jest sam początek tam, w sensie kolej transsyberyjska, to jest ten mężczyzna z cygarem. Aha. Wiesz, pan z pierwszej klasy. No, wygląda jak wczesny wielki szu po prostu. Tak, tak. Który, wiesz, jechał w podróż życia, był naszym sąsiadem. Po prawej obok masz taką śpiącą Mongolkę, na właśnie to jest ta druga klasa, wiesz, trzecia klasa, gdzie po prostu możesz, no, śpisz i się niczym nie przejmujesz, no, jest tu w przestrzeni publicznej. A to zdjęcie po prawej to jest ten targ. My tam się próbowaliśmy w różne dziwne zakamarki wbić. To jest jeden z dachów takich budek szczęk bazarowych. Dzieciaki tam geniające, wiesz, i bawiące się w wojnę. Więc to jest ten targ ze zdjęć. No, klimacik, pierwsza klasa. Tak, tak. Na slajdzie numer 2. Tam jest, zaraz może zobaczymy. Mhm. Na slajdzie numer 2, to pierwsze zdjęcie prawej to jest Kama, wiesz, Kama pisała pamiętnik i jakieś rzeczy z podróży, więc właśnie czas, jak opowiadałem, widzisz romantyczną podróż, piszesz pamiętnik, odpoczywasz, wiesz, twoja głowa odpoczywa. Na samej górze, no to klasyk, pani chce coś kupić od babuszki na stanku. Tak, dokładnie. Tutaj proszę podejść, czy ja chcę. Szybciutko pyzy, pyzy tutaj, gorące. Tak. Jedyne, co zabraliśmy w podróż, to tam to zdjęcie środkowe czerwone, to jest nóż. Kupiliśmy sobie noże, bo wiadomo, aha, jedziemy w dziki, więc trzeba być przygotowanym i mieć na dziką zwierzynę ewentualnie jakąś broń. Więc sobie pokupowaliśmy takie noże. A po prawej stronie jest baran. To jest zdjęcie już po zakupie koni, jak już dotarliśmy do wujka. To jest odrębna historia, też trudna, jak się przedostać 170 km ze stolicy do Murun, do wuja. Mhm. Więc to też mogę ci zaraz opowiedzieć. No to koniecznie, koniecznie, bo podróżujemy wraz z tobą przez Mongolię, kraj jeszcze chyba starego świata, mam wrażenie, jeszcze chyba resztki w ogóle tego starego, innego świata, to właśnie chyba w tamtej szerokości i długości geograficznej. No dobra, no to czekamy na to, jak przebiegała ta podróż, te 170 kilometrów. Wiesz co, no tam jest taka zasada, która mi się bardzo podoba, znaczy spodobała mi się tam, może tak. Jak masz marszrutki albo małe mikrobusiki, to wsiadasz do niego, jest napisane miejscowość, do której jedziesz i generalnie czekasz, aż się zapełni na full. Co może trwać dzień, a może pół godziny.
I nagle jesteś towarem przechodnim, bo podjeżdża inny van i nagle on jest prawie pełny, więc ktoś się, chodź ze mną, trochę drożej, ale teraz. No i tak złapaliśmy, udało nam się znaleźć jakiegoś vana, taki w miarę ekskluzywny mikro van, ekskluzywny dlatego, że jechaliśmy później Ikarusem przez stepy mongolskie, więc jak jedziesz minivanem i masz namiastkę klimatyzacji, to jest trochę lepiej niż Ikarusem na ławce. Więc wiesz, piękny wyjazd w ogóle z miasta. W końcu byliśmy uradowani, że tak, a wujek jest nagrany, konie będą, piękna autostrada wyjazdowa z Ułan-Bator, widoki zaczynają się super i kończy się asfalt. I kończy się takim polem golfowym, wiesz, trawa, no, stepy, po prostu pagórki i nagle okazuje się, że to jest droga. I jedziesz. Jedziesz, tam są takie dziury, takie kamienie, że generalnie tak się trzęsiesz, że twoja szyja i głowa latają od lewej do prawej. Zawadzasz o wszystkich współpasażerów, którzy są mega ściśnięci, bo wiesz, van 9-osobowy, ale 15 osób się zmieści. Ktoś dosiądzie się na dachu. My mieliśmy, wiesz, ten sprzęt fotograficzny, to wszystko. I jak się ładowaliśmy do tego vana, to pan wziął tą torbę i tak jest, cisnął. Ja mówię, chwila, moment, jak gdyby jestem dziwnym, białym, nie ruszaj, proszę, to jest szkło. Więc wiesz, na takie rzeczy też trzeba było uważać. No i co, no i tam nie wiem, 100, nie pamiętam dokładnie ile, ale niewielki dystans, który my byśmy pokonali tutaj w parę godzin, tam pokonaliśmy w 18. I jak wiesz, dojeżdżasz na miejsce, to już był poranek, my byliśmy ostatnimi klientami. Ja po drodze, wiesz, zatrzymujesz się oczywiście na tym stepie, to są wzgórza zielone, po prostu po horyzont tylko zielone trawy, niskie i kamieniste podłoże, to zatrzymujesz się tylko do toalety, czyli panie na lewo, panowie na prawo i jedziemy dalej. Kupiłem sobie sandały przed wyjazdem. Nie lubię sandałów, ale zostałem przekonany, że to jest to sprzęt podróżnika, sandały. I nie lubiłem ich. I teraz dowozi nas do Murun ten vanik w nocy. Jesteśmy ostatnimi klientami. Facet całą podróż miły i w nocy, wiesz, wygania nas. Wysiadajcie. No i ja tak, wiesz, obudziłem się. Nie do końca też byłem miły, no bo wiadomo, jak cię ktoś budzi i każe wynosić się i nie wiesz, gdzie jesteś i o co chodzi, to jest trudno. I zgubiłem tego sandała. I mówię, czekaj, nie widzę. To panie, no, jakby w jednym bucie, to ja nie wyjdę, gdzie jest drugi but. Więc tam, wiesz, gruba awantura w stylu Warszawa grochów. Panie, oddaj mi sandała. Bez sandała to się kłamie. No ale jakoś się tam pogodziliśmy, więc ja nie, no, oczywiście bez butów wylądowałem. Czwarta nad ranem. Małe miasto, ciemno, latarnie, piaskowe drogi, małe bloki i jakaś grupka stoi pod sklepem i wiesz, impreza. A tutaj ja, kama i wiesz, plecaki z dobytkiem i tak nagle nie wiadomo, co tu zrobić, tak? Czy nie, na pewno nie idziemy w ich kierunku. Jakimś cudem, bo też oczywiście zero internetu, zero jakichś łączności ze światem, obok w bloku wielki napis na balkonie hostel, więc podeszliśmy w to miejsce i na dole tam, wiesz, tak jak u nas w Polsce są bloki, mają na dole balkony i są takie schodki, to na tych schodkach przekimaliśmy do rana w pozycji siedzącej i czuwającej, aż tylko jak otworzył hostel, no i tam to było nasz pierwsze, wiesz, miejsce, gdzie wylądowaliśmy. Więc też bez przygotowania, wiesz, bez jakiegoś takiego planu, że dobra, jedziemy do wuja, dzwonimy do hostelu i rezerwujemy pokoje. To było wszystko takie bardzo spontaniczne. No i nic się nam nie stało. W ogóle Mongołowie są do rany przyłóż. Co prawda mój znajomy miał jakąś tam przygodę taką dziwną z nożami, ale my nigdy nie mieliśmy żadnych problemów. To jest, wiesz, bardzo, bardzo otwarty i taki pomocny naród.
Tak sobie słucham tych historii, Michał. Na ile to jest w ogóle, to jest taki, bo to takie jak takie trochę Jedi, to co mówisz, że mimo tych różnych problemów, natychmiast w gruncie rzeczy przychodzi rozwiązanie albo wyjście, nie wiem, z opresji, jeżeli ta się pojawia, tak jak z tym hostelem. Powiedz, jak ty to odbierasz? Czy to jest tak zwane szczęście, czy to jest takie pozytywne podejście, czy po prostu jesteś w czepku urodzony? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że po prostu pozytywne podejście. Jeżeli ty wysyłasz jakieś pozytywne podejście do świata, to ten świat też tak będzie w miarę reagował. Mhm. Ja miałem w życiu, wiesz, parę takich sytuacji, że prawie bójka, ale jakoś obracałem to w żart i nagle jak ty obracasz to żart, to druga strona trochę, wiesz, jest w szoku i to się rozchodzi po kościach i nic się nie dzieje. Więc to myślę, że taki miks szczęścia i pozytywnego podejścia. Mm-hmm. Attitude, jak to Bad Brains śpiewało po prostu kiedyś, że to załatwia temat. No to jest piękna historia. No dobra, Michał, lecimy dalej, bo konie czekają. Wiesz, wuj nam, dotarliśmy do wuja, wuj nam w końcu, to też trwało parę dni, bo to nie jest tak, że idziesz, wybierasz w salonie konia i wyjeżdżasz, tylko wuj nas zabrał do kumpla, który na terenie miał, nie wiem, ponad 15 koni, no i wiesz, hodowcy koni mówi do nas, no to wybierzcie, a my dzień wcześniej w hostelu, komputer, jak wybrać zdrowego konia w górę. No więc mieliśmy podpunkty, popatrz w zęby, czy nie kuleje, parę rzeczy i to wszystko zapamiętaliśmy, te parę podpunktów i chodząc po tym terenie nagle tak, wiesz, zaczynamy sobie, no bo ten nie, bo ten trochę kuleje, ten z zębami ma słabo, no i wybraliśmy te dwa, które są na zdjęciach. Ten po biały, po prawej stronie, to był koń Kamy, nazwała go Han. Han Solo, Genghis Khan, gdzieś chyba wszystko pomiędzy. Mm-hmm. Mój się brzydko nazywał. Nie wiem, czy można rzec. Dawaj. Tak? No dobrze. No, tak się nazywał mój kon. Mój kon się nazywał Skurwiel. Bo tak, dokładnie. Kreskowany. Bo był bardzo charakterny. Okazało się, że biały koń, Han, był koniem, który jeździł w paradach i był dość ułożony i spokojny, taki idealny do jazdy, a mój z kolei był takim półdzikim wariatem, który wiesz, albo się słuchał, albo szedł swoją drogą. Więc po zakupie tych koni u tego hodowcy Ile kasznęliście? Ile musieliście zapłacić za te dwa piękne konie? Wiesz co? Po 300 dolarów za sztukę. Co w tamtym czasie to było około 2 milionów tugrików. Mhm. Więc wiesz, z tym ojcem hodowcą, ojcem wielkiej rodziny w jego jurcie, dobiliśmy targu, dobra, bierzemy tego i tego i on mówi, dobra, no to teraz 2 miliony. No i byliśmy przygotowani, bo wiesz, musisz to wcześniej wypłacić w bankomacie albo jakoś ogarnąć, więc 2 miliony tugrików to jest, wtedy największy nominał to było 10 tysięcy. Więc taka siatka na zakupy. Tak. I on nam mówi, dobrze, to chodźcie do... Samochód był zaparkowany przed jurtą na tym polu. Jakiś taki mały miejski samochód, który zamiast chłodnicy z przodu wystawało mu siano. I on mówi, siadaj na fotelu pasażera, ja siadam na fotelu kierowcy, a córka z tyłu. I wiesz, ja tam, dobra, siatka między nogami, kasa. I liczę. Podaję ojcu, ojciec liczy. Podaję córce. No i takie, wiesz... takie kółko pieniężne, 2 miliony odliczone, no to teraz możemy zacząć imprezować. I oni, tam było to zdjęcie na slajdzie drugim, oni dla nas zabili barana. I urządzili wieczorem... Czyli tam ta głowa. Tak? Tak. Bo to był taki rytuał, dobiliśmy targu, to teraz uczcimy to kolacją wspólną.
Więc wiesz, połowę dnia przygotowania tej kolacji, cała rodzina przygotowała, później siedzimy w jurcie. W jurcie też masz, jak wchodzisz, to jest biały namiot, tak? Jak wchodzisz, to naprzeciwko ciebie jest główne miejsce dla ojca, a dookoła po kolei siedzą wszyscy według hierarchii. Czyli najpierw tam synowie, no kobiety niestety na samym końcu tej hierarchii, czyli najbliżej wejścia. My popełniliśmy fopaną, siedzieliśmy koło ojca. Wiesz, ja usiadłem koło ojca, kama obok mnie i nagle taka misa wielka wjechała z mięsem. Ojciec wybrał sobie kawałek, no i według hierarchii podaje dalej. I pokazuje mi, no wybierz to, okrągłe to. Bo to jest, wiesz, to jest dla nas, dla facetów. No i ja tak, wiesz, wziąłem to i podaje mi się dalej. On patrzy na moją reakcję, ja to jem, pyta się, czy dobre. Ja mówię, całkiem, wiesz. A wszystko jest gotowane na wodzie i soli. Mało przypraw, praktycznie w ogóle, tam cebula, marchewka rzadko, wiesz, taka bardzo prosta jest ta kuchnia. No i on się pyta, czy ja wiem, co to jest. Laik z zachodu, no tak, no nie wiem, dobre, okrągłe, daje radę, no nie wiem. To są jaja tego barana. Ja mówię, okej. Delicious. Dokładnie. Nie, naprawdę były pyszne, wiesz, też sposób przyrządzenia. Więc, po tej kolacji lekko zakrapiany, wiesz, przyjęcie jak królowie. Następnego dnia rano się budzisz i cała rodzina dosłownie macha ci, wiesz, w wejściu, pa, a my tak, a siodła? No właśnie, o to chciałem spytać. I co dalej, dokładnie. Mhm. I oni, a tam za lekką dopłatą ogarniemy wam siodła, ale, bo oni albo jeżdżą na oklep, albo mają mongolskie siodła, które są zupełnie innej budowy. Więc jakieś, nie wiem skąd oni je wyciągnęli, ale wyciągnęli dwa jakieś siodła przypominające europejskie. Jest taki pas, który spina konia od spodu. Popręg tak zwany. To widzisz, jesteś koniarzem. No jeździło się trochę. Popręg, tak? Tak. To więc popręg był zrobiony z pasa bezpieczeństwa w samochodzie. Ale patent doskonały. Doskonały tak. Patent, teraz sobie tak teraz skumam w ogóle. Tak, to było w jednym, a w drugim był popręg zrobiony z paska skórzanego do spodni. No i wiesz, i pokazali nam mniej więcej, jak zdejmować siodła, zakładać, jak się obsługuje konia, pokazali nam, to się robi tak, no i machają na zasadzie, to jedźcie. Kama wsiadła na tego konia i zaczęła jechać. Ja mówię, no nie chcę dać plamy, wsiądę i zaraz spadnę. A więc w ogóle, ja odchodziłem z koniem, który szedł obok mnie, za pagórek i za pagórkiem, jak już mnie nikt nie widział, to dopiero wsiadłem. Więc pierwsze te jazdy były bardzo stresujące. No i też dużo się nauczyliśmy, bo jak nie masz pojęcia, wiesz, mieliśmy bagaż. Część bagażu zostawiliśmy u wuja, to jednak były duże plecaki 70-litrowe, wiesz, ze sprzętem. Trzeba mieć to na uwadze, że nie można mieć zbyt dużego bagażu. Więc trzeba być po prostu minimalistą, mieć jak najmniej. No i tego się nauczyliśmy też przez całą resztę podróży konno. A jeszcze wrócę do transakcji. Powiedz, czy dostaliście papiery na te konie? Typu dowód rejestracyjny, wiesz o co chodzi po prostu, żeby później uniknąć sytuacji. Panie, przecież to jest mój kuń. Nie dają ci żadnego glejtu, że to twój. One mają wypalone na zadach znaki, wiesz, do kogo należało. Więc to jest twój glejt. No. Koń nosi go ze sobą. Okay. Nie wiesz, czy to tej rodziny, czy innej, czy nie wiadomo. No jest taki... Inaczej, to jest tak. My tam pojechaliśmy i mieliśmy ideę, dobra, konno, mało Europejczyków to robi. Kupiliśmy sobie konie, zaczęliśmy jeździć konno i nagle mija cię biały blondyn, konno, nagi tors, a obok niego idzie Sancho Pancho na piechotę z pieskiem, Hiszpan. I masz takie, nie jesteśmy sami. Okazuje się, że jest bardzo dużo Europejczyków, którzy wypożyczają konie. Akurat Miguel, o którym mówię, i Charlie Walker,
tych dwóch, Sancho Pancho i Miguel de Cervantes, oni kupili jednego konia, bo mieli na jednego tylko, a drugi musiał być piechotą, ale gdzieś po drodze spotykasz, wiesz, mnóstwo turystów na koniach. I teraz ci powiem, bo tak, w internecie jest nigeryjski przekręt, to w mongolski jest mongolski przekręt. Wypożyczasz konia i ten koń zostanie ci skradziony, prawdopodobieństwo jest dość wysokie, albo na początku twojej podróży, albo pod koniec. Czyli kupujesz, ktoś za tobą jedzie, rozbijasz obozowisko, a w nocy budzisz się rano, bam, twoje BMW odjechało. Albo właśnie przed samym końcem podróży, jak już dojeżdżasz z powrotem do miejsca, gdzie wypożyczałeś, te konie, wiesz, znikają. Więc my się tego bardzo obawialiśmy gdzieś tam w podróży. No. I też jeszcze ważna jest kwestia nawigacji. Bo sextans. Prawie. Nie, no, kupiłem sobie kompas i chciałem się nauczyć go obsługiwać w pociągu, ale nie było na to czasu. Więc jeżeli chodzi o nawigację, to w Ulaanbaatar możesz sobie kupić mapy. No, zapomnij o internecie w tamtych czasach. Nie wiem, jak teraz jest z tym internetem, ale myślę, że rzadko się pojawia. Jeszcze Michał, umiejscowmy to w czasie. To jest 2012 rok? Tak, dokładnie. Okej. Tak, 2012 rok. No i my w Ulaanbaatar się dowiedzieliśmy, że no, jedyna opcja to mapy. Więc nie ma dobrych map topograficznych, wtedy nie było. Ktoś nam powiedział, jest taki kiosk przy tej ulicy, pójdźcie tam, tam facet wam sprzeda kserówki. No i idziesz do tego kiosku, mówisz, że tam mapa Mongolii. Pan ci wyjmuje taki olbrzymi rulon, olbrzymi po prostu. I to jest jakieś giga powiększenie terenu Mongolii. Że widzisz, to są nie 20 kilometrów. I ty nagle musisz wybrać sobie, skąd będziesz, dokąd jechał, i tych rulonów musisz kupić 10. I on ci mówi $5 za sztukę. A ty mu mówisz, dobrze, a jak one są aktualne? Jakby, on mówi, no najaktualniejsze mamy z 75. A ma pan nowsze? No nie, no to są jedyne. No i zostajesz, wiesz, z mapą 75 w 20 fragmentach i z tym jedziesz. No papier, który jak popada deszcz, to nic z tego nie zostanie. No więc my z takimi mapami i tym kompasem jeździliśmy. Więc też się nauczyliśmy gdzieś tam nawigacji po drodze. No. No, wszystkiego po drodze się uczyliśmy tak naprawdę. Jaki był kierunek tej podróży? Chiny? Od razu mieliście założenie takie, czy coś innego? Wiesz co, obraliśmy północno-zachodni kierunek, czyli jezioro Hukskwul. To jest takie jezioro podłużne, które dotyka granicy z Rosją. I to, bo jak gdyby tam też wuj mieszkał, więc od wuja to już było, to był ten kierunek. No i naszym celem było dojechanie nad to jezioro. Tam dystans to nie był duży, bo konno okazuje się, że jednak przemieszczasz się no, zupełnie wolniej niż, wiesz, nawet niż tym samochodem po stepie. No tak. Myślę, że najszybszym sposobem, coś, co chciałbym zrobić niebawem, to jest motor po prostu. Jak gdyby koń jest super, uwielbiam, mógłbym to jeszcze raz, ale jeżeli rzeczywiście chcesz zobaczyć Mongolię, to na motorze, no, tak naprawdę. Czyli jednak trochę szybciej zdecydowanie. Ile kilometrów dziennie gdzieś tak pokonywaliście, kontrolowaliście te dystanse? Nie. To było, okay. Po prostu jedziemy. Tak, bo na mapie widzisz coś innego niż widzisz w rzeczywistości. Na mapie masz zbiornik wodny albo rzekę, a w rzeczywistości nie ma nic, jakby, więc nie ma źródła wody. Ani dla konia, ani dla ciebie. No do takiej podróży możesz jechać 7 dni i nikogo nie spotkasz. Więc po pierwsze, mały bagaż, właśnie Miguel de Cervantes i Sancho Pancho, czyli Charlie Walker i Miguel, oni mieli siodło europejskie, które kupili na targu w Ulaanbaatar, gdzie wkładasz po prostu koc, coś od deszczu i tyle. Więc wiesz, bardzo lekko jedziesz. No my tachaliśmy z nami połowę tych toreb, co przyjechaliśmy tam, więc to już było wielkie obciążenie.
obciążenie też dla koni, więc jak chcesz zrobić to konno, to minimalizm taki full. Też musisz zabrać ze sobą wodę, musisz zabrać ze sobą jedzenie, później jak przygotujesz to jedzenie. Jest wiele elementów takich no, trudnych, no, tak naprawdę. Czy cały czas los wam sprzyjał, że tak powiem, podczas tej konnej podróży? Wiesz co, jak byśmy mogli pójść do slajdu numer 6, to ci opowiem, bo tam zobaczysz też, jak wygląda mniej więcej koń. Na samym początku, po prawej stronie, na samym początku wyprawy. No i to jest koń, na którym jeszcze musi ktoś jechać. To są konie mega silne, ale tak czy siak to jest za dużo, więc no, tak to nie powinno wyglądać. Więc ten, wiesz, dlatego ten bagaż oddaliśmy. Wiesz co, no, czy nam sprzyjało szczęście? Do pewnego momentu tak. Tutaj na tym zdjęciu prawy dolny róg, to jest, w końcu znaleźliśmy gdzieś tam rzekę, nad którą rozbiliśmy najcudowniejszy obóz na świecie, bo masz, wiesz, świeżą, zimną wodę. Tam był skwar mniej więcej taki azjatycki, typowo, wiesz, super gorąco w dzień, bardzo chłodno wieczorem. Więc też trzeba planować, kiedy wyjeżdżasz, musisz robić siesty. I my wylądowaliśmy nad tą rzeką i tam 7 dni spędziliśmy. Rozbiliśmy, wiesz, namiot, upraliśmy w końcu wszystkie rzeczy w tej rzece, kąpaliśmy się. Tutaj na tym zdjęciu Kama pływa na naszym karimacie. Kupiliśmy pompowane karimaty, zrobiliśmy materację i spływaliśmy z rzeką, wiesz, w dół. I po tym pobycie tam ruszyliśmy dalej, bo już wiedzieliśmy, że jest niedaleko nasz cel. I podczas zachodu słońca, tak prawie przy zachodzie słońca, nagle ja jechałem z przodu, Kama jechała z tyłu, jechałem akurat na tym białym koniu z bagażami. Usłyszałem, że krzyk, Kama spadła z konia. I to nie był pierwszy raz, mi się też zdarzało spadać po drodze z konia, ale to był taki, wiesz, krzyk i płacz. Więc ja zaskoczyłem z konia i w tym momencie bagaż, który ja wiozłem, uderzył konia i koń pogalopował. Więc opcja jest taka, że stoję, koń właśnie odpalił, wyjechał. Z tyłu jest moja partnerka, która płacze. Podszedłem do Kamy, wiesz, ze zmęczenia, z bezsilności. Się jej zapytałem, czy wszystko jest ok, czy coś jest złamane. Ona powiedziała, że jest ok, ale jakby mam już dosyć. Ja mówię, to ja idę po konia. I azymut na pierwszą górkę, gdzie koń zaczyna znikać na horyzoncie. I najpierw biegłem, nie lubię biegać, ale biegłem, a w połowie górki powiedziałem, to ja już się przejdę. Więc to był ten moment, kiedy nas szczęście na chwilę opuściło. Albo dało wam przyczka w nos, żeby nie było tak za super fajnie. 7-dniowe wakacje właściwie w podróży sobie zafundowaliście, tak sobie teraz pomyślałem nad tą rzeczką. No tak wytężam wzrok i widzę, no, krajobraz niesamowity. No, to chyba można się odurzyć, mam wrażenie, już nawet nie zadurzyć, ale to działa chyba w sposób szczególny. Michał, spaliście w namiotach, tak? Podczas całej tej wyprawy. Tak, tam jest slajd numer 10. To jest też z tego samego miejsca, czyli z rzeki. No tak, mieliśmy jak najmniejszy, jak najlżejszy namiot, żeby ograniczyć... I golas. Słucham? Pół golas też. Pół golas, dokładnie. Więc no tak, tak to bywa. Jak nie ma nikogo w promieniu kilkunastu kilometrów dookoła. Fajne jest to, wiesz, mieliśmy bardzo mały namiot dwuosobowy, taki może ciut za mały, bo bagaż już ci się nie mieści, jak gdyby bagaż masz pod nogami, więc śpisz tak troszeczkę pod kątem. No ale wymogi, no, musisz mieć coś takiego. I tam na tym zdjęciu po lewej stronie z tyłu Kama siedzi na siodle, bo twoim krzesełkiem jest twoje siodło. I to też jest super. Wiesz, koń gdzieś się pasie po lewej, ty sobie ściągasz siodło i masz nagle siedzisko na kamieniach. I my mieliśmy w tym miejscu, gdzie jest ta rzeka, szczęście, bo znaleźliśmy drewno, którego nie ma. Więc rozpaliliśmy sobie wieczorem ognisko i coś ugotowaliśmy na ogniu.
No, to się dość w miarę co jakiś czas powtarzało, że drewno gdzieś było. To były jakieś, wiesz, stare, rozwalone, nie wiem, płoty, domy, więc udawało nam się, ale czasami. A jak wygląda noc właśnie na stepie mongolskim? Czy śpisz spokojnie, czy gdzieś tam z tyłu głowy wiesz, że nie wiem, może jakieś dzikie zwierzę się objawić właśnie? Jak to wygląda z tej strony? Z naszych doświadczeń nic takiego się nie wydarzyło. Z doświadczeń mojego przyjaciela, który był tam bardziej w kierunku tajgi, tak. To były dzikie zwierzęta po prostu podchodzą. Więc na przykład on spał z kubkiem aluminiowym, a w środku trzymał nóż i jak tylko coś się poruszało, to dzwonił tym nożem. No, u nas było tak, że ja też spałem, miałem nóż przy sobie, bo on mi opowiadał o tym, więc ja byłem taki przygotowany trochę na całą sytuację. Ale nic takiego, żadne zwierzęta nie podchodziły. Oprócz dzikich koni, które, wiesz, przebiegają sobie gdzieś w okolicy. Mustangi. Dokładnie, dokładnie. Tam jest tak, że no tutaj nie mam takiego slajdu. No, ale zdarza się tak, że wiesz, że śpisz i słyszysz, jak twoje konie nagle się komunikują, słyszysz ten jakiś stada koni, który przebiega i jest jakaś komunikacja pomiędzy tymi zwierzętami. Niesamowite. Budzisz się rano właśnie nad brzegiem tej rzeki, a po drugiej stronie na skarpie stoi stado dzikich koni. Ciary po prostu przychodzą, jak to słyszę. Tak, to będzie na tym wideo, które później podlinkujemy, tam będzie w ogóle, też będą dzikie konie, które my spotkaliśmy. I Mongołowie się nam dziwili, że my chcemy kupić konia, bo oni powiedzieli, to sobie złapcie. No tu tyle biega. I my tak, no okej, okay, no, ale to może tą wersję exclusive, poproszę takiego ułożonego. Dokładnie. No, więc, no, więc tak, no. Tak to wyglądało. No dobrze, Michał, jak wyglądał ostatni dzień podróży konno? No, skończył się tym wypadkiem, o którym ci wspomniałem. Sytuacja była taka, że ja dobiegłem, czy tam doszedłem na szczyt tego wzgórza. Przepiękny widok się rozpościerał po mojej lewej, wiesz, takie dwie olbrzymie formacje skalne, przez które my przejechaliśmy. Na wprost wzgórza, green step i nie ma konia. Nam szczęście w nieszczęściu, że ten wypadek się był niedaleko jurty i ktoś to zauważył. I młody chłopak z tej jurty najpierw wyjechał konno, podjechał do kamy, pogadali coś tam na migi, wrócił i przyjechał do mnie na motorze na to wzgórze. I nie mówił po rosyjsku, nie mówił po angielsku, widział, co się wydarzyło, więc po prostu stanął, zgasił silnik i zrobił tylko tak. Więc wiesz, stało dwóch gości na szczycie wzgórza i po prostu językiem migowym sobie pokazywaliśmy wszystko. I on, wiesz, pokazywał, wiesz, nie ma. I mi coś wpadło do głowy, żeby mu pokazać, że pokazałem mu, słuchaj, ja spałem tam. I on tak, okej, okay. Wziął mnie na ten motor, jedziemy w kierunku tych dwóch skał. Minęliśmy te dwie skały. To dla nas było już, wiesz, parę godzin podróży. Na motorze zrobiliśmy to po prostu prędko. Minęliśmy te skały, przejeżdżamy. Tam były słupy trakcyjne, takie drewniane, i przy słupie stoi koń nasz. I w ogóle no, mega szczęście, dojeżdżamy do tego konia. On mi pokazuje, to wsiadaj na kół swojego konia, no, wiesz, jedź. Ja mówię, nie, ja na twoim motocyklu, ty na moim koniu, ja już nie chcę, na razie dziękuję. I koń stał bez bagażu. O. Czyli cały bagaż, który miał, zniknął. Bagaż z namiotem, ubraniami, jedzeniem, paszportami, aparatami, ze wszystkim. Więc wiesz, też mu wytłumaczyłem na migi, że no dobra, ale jeszcze tutaj taka wielka torba nie ma. I on zrozumiał i takim zygzakiem wracaliśmy do
momentu, skąd zaczęliśmy poszukiwania koni. I w połowie tej drogi on mówi, sorry, no ale pokazuje, sorry, ale no, nie ma, no, przykro mi, ja wracam, bo zachód słońca. Mhm. A ja mówię, nie, ja to, ja tu będę krążył na twoim motorze. I jeździłem zygzakiem, po prostu chyba jeszcze kolejne parędziesiąt minut i w trawie wysokiej znalazłem te dwie torby. Leżące, wiesz, po prostu się odpięły od konia. Najszczęśliwszy moment w ogóle na ziemi, uradowany. Jedna torba z przodu, druga z tyłu. Nie wiedziałem, gdzie jadę na tym motorze. Dojechałem do Kamy i pokazuję, że udało się, no, daliśmy radę. Mhm. I to był moment, w którym postanowiliśmy, że jednak konie muszą pójść. No właśnie, ale to jest w ogóle niesamowite, bo tutaj wiesz, no wszystko jest okej, kiedy dzwonimy do przyjaciela, do zioma i mówimy, że jesteśmy w opresji, nie? A tutaj bezinteresownie ktoś tam wypatrzył coś, co w dzisiejszych czasach, szczególnie u nas, no już raczej tylko z opowieści takie historie znamy. Musiałeś za wachę zapłacić za ten motor i tak dalej. Jak to tam wyglądało? Powiedział, stary, ale żeś mi cały bak wyjeździł przecież, kurde. No, wiesz, tam to jest problem, bo wyobraź sobie, że mieszkasz parędziesiąt kilometrów od miasta, więc jak wyjeździsz sobie wachę, to no, albo to pchasz do miasta, albo jedziesz konno z karnistrem, musisz sobie jakoś poradzić. On totalnie, ludy nomadyczne mają to do siebie, dlatego cię goszczą jedną dobę, bo wiedzą, jak jest trudno. I wtedy cię goszczą tak, że odpoczniesz i możesz ruszyć dalej. I oni zrobili dokładnie to samo. To był brat, siostra i chyba mama tam mieszkała. Na slajdzie numer 9 jest właśnie ta siostra, taka młoda, zaraz zobaczysz. Mhm. I oni nas ugościli przez 3 dni, czyli zrobili coś nietypowego, jak dla Mongolii. Mhm. Więc przez te 3 dni mieliśmy okazję dużo rozmawiać, rysując. I ja z tym chłopakiem gadałem, rysując, przepięknie rysował. Ja mu wyrysowałem, skąd my jesteśmy, jak tu przyjechaliśmy. Mhm. On mi rysował swoją historię życia. Ale ja mu narysowałem w którymś momencie, słuchaj, narysowałem mu konia i dolara. I sugerując, że chcemy sprzedać. Czy chciałbyś? A on mi odrysował, że nie ma pieniędzy, bo nie ma sezonu. Nie ma, to nie jest ten moment. Tak, na jesieni ok, jak będziemy mieli kasę, ale teraz to nie. I jakimś cudem on się zadeklarował, że nam pomoże, zorganizował samochód i znaleźliśmy hodowcę tego samego, do którego kupiliśmy. Co za historia. I wróciliśmy, czyli do ojca familii przez przypadek i z nim negocjowaliśmy odkupienie koni. Ale już jakby tylko samochodem pojechaliśmy, konie zostały u tego młodego gościa. No i wiesz, z ojcem familii, który nas zobaczył, miał takie w oczach, to się porwali na coś dziwnego. Odkupił od nas te konie. Pół ceny. Za pół ceny, tak? No widzisz, biznes jednak hajs się musi zgadzać, jak to się mówi. A jak się rozstawaliście z tymi końmi, to była łezka wokół? Bo jednak przez te parę dni, no wiesz, no ja znam potęgę i moc konia i wiem, że to jest po prostu kawał stworzenia pięknego, po prostu o pięknej duszy bardzo często. Jak to rozstanie było? Było przytulenie, kurczę. No jak, no totalnie, no to był bardzo trudny moment, taki emocjonalny, powiedz, zżyliśmy się, pomimo nazwy mojego konia, to go uwielbiałem, bo trochę byliśmy podobni do siebie, to był taki koń, z którym wiesz, tam przez chwilę idę twoją ścieżką, ale zaraz ruszam w swoją stronę, więc była się, wiesz, walka charakterów. Kamy koń był też mega wdzięczny, mega, wiesz, ciężko pracował, ciężko nam pomagał, więc było to trudne rozstanie, ale konieczne. No. W takim miejscu się uczy, że te pewne rozstania są konieczne, żeby pójść dalej, no, bo nie ma innej opcji. No. Szkoła życia po prostu to jest niesamowite, bo z drugiej strony, tak jak mówisz, no trzeba się chyba nauczyć w ogóle takich rozstań, bo no domyślam się, że z tymi ludźmi, których spotkaliście, z tym chłopakiem, z jego siostrą, z ich mamą, no to aż się pewnie nie chce wyruszać, prawda? Mimo wszystko, mimo nawet tego, że wiesz, że siedzisz komuś na głowie, ale wydaje mi się, że no, z tego co mówisz, że to są ludzie tacy trochę, których my chyba nie znamy albo zapomnieliśmy o tego rodzaju człowieczeństwie. Po prostu.
Totalnie. No tutaj na tym zdjęciu po lewej to jest właśnie ta siostra, która gdzieś tam się bawiła i biegała. My też się jakoś z nimi zżyliśmy. On w ogóle narysował mi małą wizytówkę. Na tej wizytówce były biegnące konie, z drugiej strony był numer telefonu. I ja tą wizytówkę mam do tej pory, ona zawsze jest w tym namiocie. I wiesz, oczywiście obiecujesz sobie, że się skontaktujemy, jak wrócimy, no, spotkajmy się, wpadnij do Polski, cokolwiek. No ale to było trudne, trudne rozstanie. No też z nimi tak naprawdę. Dalsza część podróży już wiesz, była od tamtej pory pieszo. Inna. No właśnie, no to konie poszły, że tak powiem, zostały opylone do komisu. No i co dalej? Jak dalej wyglądała podróż, eksplorowanie, a właściwie poznawanie chyba Mongolii, eksplorowanie to takie dziwne słowo, albo przeżywanie Mongolii. O. No dalsza część podróży właśnie była pieszo, też minivany, więc my nad to jezioro finalnie dotarliśmy bez koni. To też było ciekawe, w ogóle wpadamy na to jezioro, jak mówiłem, jest podłużne, więc wpadasz na sam dół jeziora, tam jest hostel, który wygląda, na ogół są jurty i namioty, a tu nagle bam, budynek na Alasce. Okazuje się, że jakaś Europejka otworzyła hostel i ma kawę parzoną, której nie piłem po prostu, wiesz, przez całą podróż. Więc tam zrobiliśmy resta, bo jak była kawa, to trzeba było zostać parę dni się nakawić, żeby można było pójść dalej. Więc zaczęliśmy podróż dookoła jeziora już na piechotę i też my teoretycznie byliśmy dobrze przygotowani. W teorii, wiesz, siedzisz w domu i sobie mówisz tak, namiot, kawiarnia, kuchenka, karimata, bla, bla, bla. Jesteś super przygotowany. Lądujesz na miejscu i wyrzucasz 50% rzeczy. Bo tak, bo to się nie przydaje, to jest za ciężkie, to się zepsuło. I nam na przykład się zepsuły te cudowne karimaty, na których można pływać. I teraz na slajdzie numer 7 od naszej cudownej rodziny dostaliśmy, żeby się dogrzewać w nocy i spać w ogóle na czymkolwiek, bo nie mieliśmy na czym. Mogliśmy spać na gołej ziemi. Dostaliśmy taki duży zestaw kocy. Prawym widać. Więc od tamtej pory podróżowaliśmy po prostu z tobołkiem kocy. Dostaliście, tutaj podkreślasz po prostu. Tak, nie tak, tam, tak. Że panie Michale, tutaj 30 dolców pakiet dla was. Nie. To w ogóle prezent. Na zasadzie macie problem, to nie bywa. My pomożemy jak możemy. Mamy tylko takie. Dla nas wiesz, cokolwiek, no bo my w nocy naprawdę było super zimno. Więc my później, to jest zdjęcie właśnie z tego jeziora, podróżowaliśmy z takimi tobołkami. Ile ważył ten plecak, bo wygląda, kurczę, powiem ci, groźnie, no po prostu. To niesie go kama. No fufice, no tylko, że to z 5 dyszek to wygląda w ogóle na jakieś takie grube, no po prostu. Znaczy na plecach oczywiście. Jest. No to bardzo dużo ważyło, to prawda. No w ogóle to, że byliśmy nad wodą, to już było dla nas zbawienie, bo wyobraź sobie, że idziesz, wiesz, po teoretycznie pustyni, a nagle lądujesz nad pięknym jeziorem i już ci nic nie obchodzi, czy niesiesz 50 czy 60 kilometrów, masz wodę, jest okej. Okay. Aha, może to jest klucz właśnie do tego, widzisz. A Michał, a co to za typ po lewej, czy to jest wasz kierowca? To jest jeden z tych mikrowanów, takich małych vanów. Tak, to był kierowca, który nas dowoził ostatni fragment do tego jeziora, nad którym kama idzie po prawej stronie. Bo to jest park narodowy, do którego Mongołowie nie płacą, a Europejczycy płacą za wjazd. Ale nasz kierowca, to była jakaś awaria tam koło, coś się stało z kołem i był asfalt, co widać, bo on stoi na asfalcie, co było w ogóle przypadkiem. Oni nas jakoś tak przemycili bez biletu. Polubili was może. Być może. No. Później się okazało, że możecie spotkać straż parku i zapytać o bilet. Jak nie masz, to masz duże kary. O. Więc my z tak duszą na ramieniu, wiesz, podróżowaliśmy wokół tego jeziora. Więc tak, to jest kierowca. Na środkowym zdjęciu to jest jeszcze ta rodzina z Ulan Batar, to jest córka. Aha.
to był ten jeden z tych podróży dookoła, no tej, zwiedzania miasta. Mhm. Wiesz, to jest to, a na dole to jest kawiarnie, przypominające kawiarnie tutaj zachodnie, gdzieś w Ulaanbaatar, taki wiesz, miejsce spotkań i randek dla lokalnych mieszkańców. Aha. Nie znam, nie poznaliśmy. Michał, powiedz, czy przez ten cały czas, kiedy podróżowaliście, nie mieliście żadnych takich problemów zdrowotnych, może tak powiem. Wiesz co, jak zacząłem podróżować wtedy, czyli 2012, to do 2019 roku nie miałem żadnych. Mhm. W sensie oprócz ran, które odnosisz, jak spadasz z konia, i wiesz, krwawi ci kciuk i kolana, i to tak, ale takich zdrowotnych, w sensie zatrucia pokarmowe, mm-hmm. dopiero w 2019 mi się to przydarzyło. Więc w sumie byłem szczęśliwy, że mi się to zdarzyło, bo miałem takie dobra odhaczone, już może więcej nigdy. W CV wpisałem sobie, tak, zatrucie pokarmowe, tak samo jak tam wiem, o co chodzi. Przepraszam. Michał, zanim cię spytam o dalszy ciąg tej podróży, bo już widzę, że w ogóle do Chin to nie ma szans w ogóle, żebyśmy dzisiaj dojechali, i tutaj prośba ogromna do ciebie, że może ciąg dalszy, no raczej obligatoryjnie niestety ciąg dalszy chyba musi niestety nastąpić. Mam nadzieję, że się zgodzisz i opowiesz nam przy kolejnym spotkaniu o Chinach. Natomiast teraz tak sobie pomyślałem, bo wiesz co, no dużo ludzi marzy o czymś takim, o czym ty opowiadasz. Myślę, że chyba większość po prostu, kiedy słucha tych historii, kiedy oglądamy filmy przygodowe, no to mówimy, kurczę, ale bym chciał. Jednakowoż tylko nieliczni decydują się na tego typu ruch. Co jest największym problemem, Michał, właśnie żeby zrobić ten krok? Jak sądzisz? Strach. Mhm. Czyli głowa po prostu. Tak, tak, bo to mi właśnie w tym 2019 roku łapałem stopa pod Berlinem i jechałem vanem. Okazało się, że w vanie jest ekipa producentów muzycznych z festiwalu undergroundowego techno. I z jednym z gości, który tam jechał, właśnie gadaliśmy o podróżach, co cię ogranicza przed taką decyzją. I on powiedział ładne zdanie. On powiedział tak. Najtrudniej jest wykonać ten skok, bo się boisz. Ale jak już skoczysz, to wszechświat cię zawsze złapie. I to jest taka odpowiedź. Po prostu zrób ten krok, skocz, a reszta się ułoży. Piękne. Bo inna historia. Gdzieś tam po drodze jeszcze podróżowałem po Norwegii. Spotkałem chłopaka, pracował w jakimś takim super dużym supermarkecie. Ja pomieszkiwałem u jego babci. I on mi opowiadał, wow, ale w ogóle piękne podróże, szykuję się na taką podróż, ale jeszcze nie mam kasy. Zbieram. I ja tak gadamy i on mi mówi, pytam ile, no jakby ile już się udało zbierać, wiesz, bo my zaczynaliśmy no, z małym budżetem. Mówi, wiesz, no chcielibyśmy mieć tak ze 100 tysięcy złotych. Mówię, wiesz, ja startowałem z 3000, więc gdyby no, możesz tak do końca życia zbierać, jak już zbierasz, to nigdy nie wyjedziesz, bo umrzesz. No, dokładnie. No właśnie, czyli podejście, attitude, bałeś się tej pierwszej podróży, powiedz, do Azji, był gdzieś taki cień lęku, czy raczej przygoda i chęć przeżywania świata wzięła górę? Bałem się, ale też dzięki Kamie miałem to wsparcie, więc jak gdyby baliśmy się razem, było łatwiej. I powiem ci tak, że my jak gdyby skończyliśmy naszą przygodę jako para, ale też jako podróże po 4 latach niepewnie. Czyli 4 lata podróżowaliśmy razem. I jak gdyby ja później zacząłem sam podróżować i wróciłem do tego samego pytania w głowie, w sensie do tego samego strachu. Czyli niby już się otrzaskałeś. Tak, tak. A nagle wróciłem w ten sam punkt i miałem takie poczucie, dobra, no to strach wrócił,
ale poprzez moje doświadczenia poprzednie wykonałem ten skok znowu i jak gdyby te kolejne podróże potoczyły się pięknie i się nie boję nawet samemu podróżować, uwielbiam samemu podróżować, bo podróżując z kimś podróżujesz inaczej, podróżując samotnie podróżujesz zupełnie inaczej. Jesteś bardziej otwarty na ludzi, które spotykasz. Jak jesteś w parze, jesteś zamknięty i jak gdyby trochę, to jest trochę tak jak zwiedzanie z samochodu. Oglądasz wszystko dookoła, masz tą bezpieczną zonę, gadasz z osobą, która jest tobie bliska, a reszta świata albo wchodzisz w niego, albo nie. A jak jesteś sam, no, nie ma opcji. Nie ma, dokładnie, dokładnie. Jest to mega inspiracyjne, strasznie ci zazdroszczę, ale cóż, no, na razie ciebie mamy i będziemy ciebie eksplorować, a właściwie twoje przygody. No dobrze, Michał, to spróbujmy zakończyć mongolską przygodę w takim razie. Co było dalej? Co było dalej? Dalej, wiesz co, my spędziliśmy czas, nie wiem, czy może dźwięk się pogorszył, bo pada. Nie, wszystko jest okej. Okay. A gdzie ty jesteś teraz swoją drogą, tak z ciekawości? Jurta, jaskinia, Monteverest, czy grobów? Białe tło, falowane. Okej. Okay. Widziałem na AliExpress 40 koła i można kupić sobie taką wypasioną jurtę, słuchaj, po prostu. Dokładnie, i nadawać stamtąd, jestem w Mongolii. Dokładnie, Radio Koncao, znaczy dokładnie. Reset Obywatelski, zapędziłem się, sorry. Dokładnie. Wiesz co, przygoda mongolska skończyła się nad tym, w sensie nad tym jeziorem, wiesz, wiedzieliśmy, że to już dobiega do końca, bo wiza nas też ograniczała, tam jednak mieliśmy miesięczną wizę. I wiedzieliśmy, że no, możemy jeszcze zostać chwilę nad tym jeziorem, gdzie było cudownie, to też były wakacje podczas wakacji, ale trzeba będzie powoli wracać, więc już stamtąd wzięliśmy Ikarusa do Ulaanbaatar. To było też niesamowite, wiesz, podjeżdża Ikarus po polu, pan otwiera te takie rozsuwane drzwi, wsiadasz i normalnie siadasz, komfort, mega dużo miejsca. I odjeżdża. I po 3 godzinach jest nadkomplet. I kierowca w tym przejściu między krzesłami, między fotelami stawia dwie kobyłki i olbrzymią długą dechę taką 15-metrową i jeszcze tam ludzi sadza. Dokładnie. Dostawka wzorcowa. Taka dość długa dostawka. Więc wiesz, wtedy jedziesz po prostu tak. Jakoś babcia na mnie spała w ten sposób, że moja babcia już chyba. I po tam 18 czy już godzinach, już nawet nie pamiętam, bo strasznie długo trwało. Ulaanbaatar, wynajęliśmy pokoik z prysznicem. 2 miesiące kąpania się albo w rzece, albo oszczędzasz wodę i kąpanie do nigdy. Reset taki, wiesz, odpoczynek i wymyślanie, co dalej. I w tym Ulaanbaatar wymyśliliśmy, że no dobra, no to teraz następny przystanek to Chiny. Czyli jak się tutaj przebić przez pustynię Gobi i dostać się do Chin. I gdzie do Chin? Więc powoli znowu zaczęliśmy na mapie zaznaczać mniej więcej, gdzie chcielibyśmy wylądować. Czyli to nie było tak, że tutaj Mongolia, okej, wracamy do Polski, tam się do bardziej przygotujemy, może hajsik dozbieramy. Nie, jednak dalszy ciąg po prostu. No, wiesz, nie poddawaliśmy się, plan był Fidżi, no to Fidżi. No właśnie, a skąd te Fidżi w ogóle ci się wzięło, powiedz? Czy to tak jak w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, że ta góra ci się objawiła, przyśniła i misja? Skąd to w ogóle? Czy to brawura, czy zakład? Jakżeś ty to wymyślił, te cholerne Fidżi? Wiesz co, fototapeta na komputerze, tak? Po prostu ładna plaża, palmy, turkusowa woda, no to gdzie? No to czekaj, Fidżi. To było takie, wiesz. Z dzieciństwa mam na przykład wyobrażenie Borneo, no to przecież tam jest nieziemsko, dziko, niebezpiecznie. No i to Fidżi też było takim miejscem, ikoną raju na ziemi, tak? I bardzo, bardzo prosta historia. Po prostu zobaczyliśmy ładne zdjęcia i no to tam. Szukasz fototapety, wiedziałem.
No tak, teraz patrzę Fidzi, chciałem zabłysnąć, ale okazuje się, że niestety mi się to... O Jezus, słuchaweczki mi się tutaj skończyły. No właśnie, czyli ciąg dalszy Chiny, żeby dostać się do Chin, powiedz, czy trzeba mieć jakieś specjalne procedury, tak jak wspominałeś, że do Mongolii musicie mieć wizę i tak dalej, i tak dalej. No bo rozumiem, że jednak to kraj dosyć szczególny po prostu. Jakie trzeba spełnić wymogi, żeby dostać się do Chin? Wiesz co, my gdzieś tam... W tamtych czasach, no bo teraz już mamy COVID, wiadomo, tam pewnie się to totalnie wszystko pozmieniało, ale mówimy właśnie o 2012 roku. No, my trochę poczytaliśmy blogów, trochę podpytaliśmy ludzi przed całą podróżą i dostaliśmy informację, że najlepiej sobie załatwić te wizy przed wyjazdem. Więc my w paszporcie na wyjeździe mieliśmy już wbite wizy, tak, tranzytowa przez Rosję, mongolska, no i do Chin. I nic więcej, jakby to już było, wiesz, to niewiele drożej płacisz takiemu, jakiejś takiej firmie w dużym mieście, który ci to ogarnia, nie stoisz w tych kolejkach, tylko ktoś ci to załatwia i masz po prostu pozamiatane. No więc my mieliśmy tą wizę i ona na nas jak gdyby czekała, tylko na przekroczenie granicy. A przekroczenie granic też było ciekawe, bo no tak, pojechaliśmy koleją, tam jak gdyby transport kolejowy jest rzadkością, no ale akurat w kierunku Chin kolej był. Więc to jest to, o czym mówiliśmy po prostu, to jest ten właśnie, ten, że wszechświat cię przyjmie. Dokładnie, dokładnie, więc wiesz, wzięliśmy oczywiście w sensie miejsce śpiące, bo tam jedziesz jednak długo. No podróż też trwała, nie pamiętam ile, ale na pewno przez noc. I nagle wiesz, ja wstaję ze swojego miejsca, ten otwarty przedział, te piętrowe łóżka, wracam do swojego łóżka, tam śpi babcia. Tak pukam w bramę, a ona udaje, że śpi. Mówi, przepraszam, ale to ja tutaj chyba. Sorry, pan tu nie stał, słynny numer na pan tu nie stał. No, dokładnie. I wiesz, i tak patrzysz, słodka, starsza pani, drzemie. I mówisz tak, no dobra, no to, czy ja się wyśpię, czy ta babcia się wyśpi? Jak gdyby, ja tam w ogóle śpi na moich rzeczach, bo tam są, wiesz, całe no i to jest taki patent, też mi się wydaje, że w tych mongolskich pociągach, że po prostu na babcie. Na babcie. Jak jest wolno, ktoś zniknie na chwilę, bo coś się ogarnąć, to się dosiadasz i mówisz, no moje, sorry. Przez zasiedzenie. Tak, więc z tą babcią jakoś się tam podzieliliśmy tym miejscem. Dojeżdżamy do jakiegoś momentu już bardzo blisko granicy z Chinami i nagle jest informacja, no dobra, tu jest ostatnia stacja, teraz mikrobusiki. Okej, no to mikrobusiki, dojeżdżamy mikrobusikiem do granicy. Oczywiście kolejka autobusów czekających na przejście. Typowa scena jak z polskiego filmu, wiesz, pan siedzi, trzy kubeczki i kamek, gdzie jest kamek? I mi się przypomniał jakiś stary polski film, mówię, to ja im pokażę, jak się gra w karty, że tam wieczarny... Bękle tak zwane po prostu. Nie. Jak? Bękle. W bękle tak się mówiło przecież na Różyckim, no po prostu. No to ja im to pokazywałem w tej kolejce, no nagle biały usiadł, wyciągnął trzy karty i tam mówię, z kamą zacząłem grać, ale wszyscy się zaczęli, wiesz, dochodzić do nas, oglądać, co my robimy. I chcieli z nami grać. A ja byłem fatalny, no mi to wiesz. W ogóle nie umiałem tego pomieszać. Czarna wygrywa, czerwona przegrywa. Dokładnie z tym akcentem, z tym sposobem mówienia. Czarny wygrywa, czerwonym przegrywa, whatever. Na jakimś cudem nam się udało nie zagrać z nimi, więc nie przegraliśmy pieniędzy. Przejście graniczne też było takie, wiesz, jednak stresujące, bo nagle wchodzisz do innego świata, znanego. I wychodzisz po drugiej stronie, wszystkie dokumenty, wszystko jest okej, zapraszamy, to są Chiny i nagle masz bam, betonoza. Jakbyś przeszedł w filmie Truman Show przez... Czaję. Przeszedł do studia. Tak, dokładnie. I nagle z pięknego green stepu wchodzisz po prostu w osiedle, gdzie bloki mają 40 pięter i masz autostradę. Za granicą, wiesz, dosłownie tam paręset metrów. No i to już był szok. I to było takie dziwne. Ja w Mongolii miałem plecak i tu miałem przewieszony nóż na wszelki wypadek. I nagle przekraczasz tą granicę i masz takie, no jestem w mieście. Tak jakby, już nie jestem dziki.
Smutne to z jednej strony, bo brutalnie mówiąc, prawdopodobnie taki los czeka tą Mongolię niestety wkrótce. Może nie tak wkrótce, ale obawiam się, że niestety świat ją wchłonie, po prostu ten właśnie ta betonoza i te inne historie. Michał, to zróbmy kropeczkę tutaj w tej opowieści i komisyjnie niestety tutaj słuchacze żądają wręcz po prostu ciągu dalszego, tak więc no chyba niestety się spotkamy ponownie, mam nadzieję. Z miłą chęcią. Jak będziecie mieli ochotę, to nie, lecimy dalej, sorry. Ja mam tutaj Anglia, Mongolia, Chiny. Anglia została odhaczona, Mongolia została odhaczona i Chiny nam zostały. A Michał Fok, twój bratanek, tak? Kuzyn? Po prostu nie wiem, jak to się mówi. Kuzyn. No właśnie, on mi tam nieco nawinął o tych Chinach, tak? Więc ja myślę, że to będzie naprawdę niezła historia, jeżeli oczywiście zgodzisz się podzielić tymi historiami, więc... To może za tydzień, nie chcę być nieuprzejmy, może godzinkę za tydzień o 18, brutalnie mówiąc. Brzmi jak plan, super. Bardzo się cieszę. No właśnie, no w podróżach warto mieć gdzieś tam ten mikroplan przynajmniej, ale jest to fascynujące i inspiracyjne. Mam nadzieję i mam wrażenie i chciałbym, żeby nasi słuchacze po prostu, no być może ktoś się obudzi z tego letargu i stwierdzi, że rzeczywiście no życie zapiernicza do przodu i trzeba się zastanowić, czy mamy je spędzić tutaj po prostu czasami z całym szacunkiem w naszym grajdołku. Naprawdę, czy po prostu przeżywać świat. Ale to już o to spytam cię następnym razem. Jeszcze pytanie na sam koniec. Robert Jakub, czy może w wersji fotoreportaż, albo w wersji jakiejś papierowej, albo gdzieś można znaleźć zapisy twoich przygód? Ja od razu powiem, że tak, bo Michał ma swoją stronę bloga, ale to ciebie może poproszę, żebyś zachęcił, gdzie ludzie mogą znaleźć ślady twoich ich przygód? No, po pierwsze jest tak, jest blog, który my założyliśmy, prowadziliśmy do momentu, kiedy podróżowaliśmy razem i od 2016 roku on jest nieaktywny, w sensie jest online, ale nie jest rozwijany. Mhm. Ale jest to ślad po prostu. Tak, jest to ślad. Jest to ślad, który też będzie, chciałbym w tym roku dokończyć jako, jakby ładniej to ułożyć w formie książki, więc to jest praca na ten rok. Blog się nazywa jestenergia.com. jestenergia.com, a część innych podróży jakichś fotograficznych, mój alias artystyczny, fotograficzny to jest lukafogi.com, luka przez 2K, czyli lukafogie.com. O, już tutaj widzę, że jest adres jestenergia.com i Luka Fogi, Luka Foggie, słuchajcie, i tam znajdziecie zdjęcia. Ja przeglądałem, naprawdę gruba historia. Michał, albo bardzo... Instagram, przepraszam, jeszcze ci tak, jeszcze Instagram, koniecznie. Luka_Fogi. I Instagram, więc zapraszam. No dobra, Michał, bardzo, bardzo ci dziękuję. Powiem ci, że te 2 godziny to w ogóle przeleciały, nie wiem kiedy, jak dla odmiany chyba podróż Lux Torpedą. Tak więc jesteśmy umówieni na za tydzień o godzinie 18, gdzie tym razem, no właśnie, będziemy poznawali dzięki tobie wraz z tobą ten no, egzotyczny, inny, dziwny, tajemniczy świat, jakim są Chiny. Bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie ci dziękuję w imieniu swoim, w imieniu słuchaczy. No i cóż, widzimy się i słyszymy po prostu za tydzień. Dzięki, Michał. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. No, dokładnie tak. Także, drodzy słuchacze, Reset Obywatelski, Michał Fogiel, no nie wiem, mam nadzieję, że jakiś scenarzysta, reżyser może sobie słuchał tego programu, a może posłucha. No i to, co ja dzisiaj słuchałem, co przeżywałem wraz z wami, moim zdaniem scenariusz filmu, ale z drugiej strony przecież nasze życie to film i codziennie jest nowy odcinek. No i być może warto z tyłu głowy mieć właśnie gdzieś tę informację, żeby jednak chłonąć i przeżywać ten nasz świat, który no, momentami naprawdę jest piękny. Niezwykły człowiek, Michał Fogiel, był naszym gościem. Dobra pora dobiegła końca o 19 w Resecie Obywatelskim, Tomek Piątek, a ja w swoim imieniu zapraszam o 21 radio końca o Piwnicznik Artystyczny, a jutro na obiadek od 15, gdzie będziemy oczywiście starali się wrócić do tej dzisiejszej rozmowy z Michałem. No odlot. Ja muszę kiedyś zadzwonić do mojego lekarza, który
który właśnie jest adeptem Akademii Dżingis Khana, słynny Chary z Tybetu, którego część z Was na pewno znają. No, myślę, że Michał i mój lekarz od razu by się dogadali. Wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję za to, że byliście. Do usłyszenia. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, czyli Radio Koncao było z Wami. Bardzo dziękuję. Dziękuję Asi za realizację, dziękuję Wam za Waszą obecność na czacie. No i cóż, do usłyszenia, zobaczenia. Dziękuję. Reset Obywatelski.